informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania. Redukcja, hamujemy, przytrzymujemy do dwójki, tutaj, bo będzie skręt. Tak, hamujemy tym hamulcem i patrzymy, ścieżka dla rowerów, musimy zerknąć przez prawe ramię i patrzymy na znaki, zobacz. Strefa skrzyżowań równorzędnych, tak? I mamy równorzędne skrzyżowanie. Noga z gazu, nad sprzęgło, nad hamulec nogi, patrzymy, co z prawej się dzieje. Nie ma nikogo, jedziemy dalej. I mamy kolejne skrzyżowanie. I znowu pamiętamy, tym z prawej będziemy musieli ustąpić. Noga z gazu, nogi nad sprzęgło, nad hamulec, przygotowani do reakcji, patrzymy. Nie ma nikogo, jedziemy. Patrzmy, sygnalizacja jest wyłączona, czyli obowiązują nas w tym momencie znaki. Akurat toru kolizyjnego z tym z prawej nie będziemy mieli, tak, bo skręcamy w prawo, także możemy spokojnie sobie wykonać manewr, pamiętając o pieszych. W skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo. Popatrzmy, skrzyżowanie o ruchu kierowanym, ale sygnalizacja jest nieczynna, czyli stosujemy się do znaków. Czyli popatrzmy, mamy równorzędne skrzyżowanie, musimy popatrzeć, bo ci z prawej będą mieli pierwszeństwo. Ustępujemy temu z prawej, no i popatrzymy, tak? Z lewej nam powinni ustąpić. No, częsty błąd, chcemy wjeżdżać na tory. Patrzeć gdzie, na znaki poziome. One nam wyznaczają oś jezdni między innymi.